Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w pokazie kart przeróżnych, wiosennych. W tytule napisałam 10 wiosennych talii Tarota. Natomiast no, to jest duży wyczyn, żeby wyselekcjonować 10. Może pokażę jeszcze dodatkowo jakieś 2-3 talii, które kojarzą też mi się dosyć mocno z tym okresem wiosennym, albo lubię ich używać w tym czasie. I właśnie chciałam Wam pokazać, przypomnieć może niektóre talie, które może już są zapomniane. Od czasu do czasu trzeba coś tam odkurzyć, więc zobaczmy. Także taki miły moim zdaniem film, wideo, które może Was trochę zaskoczyć. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. W ogóle pierwsza talia, która kojarzy mi się właśnie z tym czasem takim wiosennym, jest to talia Starseeker Tarot. I The Starseeker Tarot zrobiła Nikki Ferrada. I ona teraz wydaje na Kickstarter następną taką właśnie w tym samym duchu, można by powiedzieć, czyli jest to taki kolaż. Wydaje karty wyroczni. Możecie jeszcze wejść tam i zobaczyć, jeśli chcecie. Chciałam powiedzieć, że no, jest tu dużo świeżości w tej talii. Ten kolor zielony jest takim dodatkiem do wielu tutaj elementów. Dużo jest właśnie takich nieboskłonów niebieskich, chmury, niebo. O, nawet królowa monet siedzi zimą w krótkim rękawku. Mam tutaj kilka ulubionych kart, są rzeczywiście fajne, no na przykład umiarkowanie jest niezmiernie fajną kartą, być może kamera tego tak nie odzwierciedla, natomiast no, jest ona naprawdę taka lśniąca, taka w tych skrzydłach gdzieś tutaj jest jakaś magia, zresztą kolory użyte przez tą Nikki, autorkę, bardzo mi się podobają, bardzo mi odpowiadają. To jest oczywiście bardzo indywidualna sprawa. Tak, tutaj też mamy ciemniejsze karty, oczywiście, wiadomo. Natomiast jest sporo takich kart, które bardzo lubię właśnie, na przykład ta. Bardzo wiosennie, moim zdaniem. Także fajna talia. Może wydaje tą talię jakieś wydawnictwo. Na razie nic o tym nie słyszałam, ale może. Tu widzę nam do góry nogami. O, jakie piękne słońce. Także bardzo fajna talia. Możecie sobie zobaczyć filmik, jeśli chcecie. Na kanale jest. Ona ma takie rewersy. No i to tak pokrótce. Pierwsza talia. One nie są w jakiejś kolejności szczególnej pokazywane przeze mnie, tylko tak jak przychodzą, tak? Tak jak je tutaj poukładałam sobie. Następna talia, bardzo wiosenna, to jest talia Llewellyn. To wydawnictwo wydało właśnie tą talię. Ona jest, ja bym powiedziała, wiosenno-letnia mocno. Są tu maki, których jest sporo, są takie roślinki, które dopiero co budzą się do życia, duże drzewa. Bardzo sympatyczna paleta kolorów, bardzo miła. Tutaj jest taka narracja, powiedziałabym, w tej talii. Bardzo klasyczna RWS, tutaj podąża za tym systemem. Bardzo polecam tą talię, zresztą dla początkujących. Ja ją obcięłam, bo ona jest taką dużą ramką dookoła, więc tej ramki się pozbyłam. Także może ona inaczej wyglądać, jeśli ją kupicie. Natomiast moja jest zmodyfikowana. Ma tutaj żółte obrzeża. No i takie są rewersy. Llewellyn, talia Tarota. Kolejna talia, którą chcę Wam zademonstrować, to jest Druidcraft. Talia, którą ilustrował Will Worthington. Wydawana jest wszędzie, można ją kupić w zasadzie.
W zeszłym roku jeden egzemplarz sprezentowałam w losowaniu. Bardzo polecam. Jest prosta, jest przyjemna, jest bardzo przyjazna, żeby uczyć się tarota też. Moim zdaniem do tego jest książeczka. Także u mnie jest ona zazwyczaj na początku już wiosny, nawet wcześniej, odkurzana. Kolory są bardzo, bardzo przyjemne, paleta kolorów. Oczywiście też była, tutaj mówię oczywiście, bo niektóre talie mają takie duże ramki, jak mówiłam przed chwileczką. Llewellyn Tarot też miał, to zmodyfikowałam, po prostu obcięłam. Dużo zieleni, dużo przyjemności, myślę, z czytań tą talią. Ale ona też mówi, gada, że tak powiem, i opowiada wszystko to, co jest potrzebne, żeby powiedziała. Bardzo przyjemna talia, polecam. Można sobie zmodyfikować, bo ramki rzeczywiście ogromne. Także to jest to. A następna talia, którą ten sam Will Worthington ilustrował, tutaj takie są rewersy, to jest tarot pradawnego lasu. I tutaj mamy na przykład inny system, można sobie zrobić według książeczki, która jest przetłumaczona na język polski i wydawnictwo Synergy tutaj przedstawiło tą talię w języku polskim. Tutaj mamy zieloną kobietę, tu głupca jako wędrowca, tu zamiast cesarzowej, tak? Zmienione są nazwy, natomiast talia jest też przyjemna. Też powiedziałabym w sensie takiej wiosny, przełamania się z zimy na wiosnę. Mamy tutaj zwierzęta jako karty dworskie. Nie wszyscy lubią, ale kto lubi, to jak najbardziej. Uwielbiam kochanków, bo są naprawdę świetnie tutaj przedstawieni. Super kolory. Buławy, kielichy. Tutaj mamy cesarza jako zielonego mężczyznę. Karty bardzo ładne, trochę się świecą. Dosyć gruba talia, ale bardzo, bardzo przyjemna. I można rzeczywiście tutaj z nią zrobić koło roku, wszystkie pory roku. No i generalnie cieszyć się nią. A można ją czytać zwyczajnie, bez dodawania tutaj tego, co opiszę w książeczce. Tak jak to woli, prawda? Mam wrażenie, że mogłabym ją tutaj, te brzegi, zrobić na jakiś ładny kolor, ale no to pomyślę później. Na razie to były te talie, cztery. Kolejna talia, która bardzo tak wiosennie do mnie przemawia, to jest talia róży, tak? The Rose Tarot. I tutaj autorem jest Nigel Jackson. Cesarzowa, tutaj zobaczcie, jaka urocza. Też paleta kolorów mi odpowiada. Talia bardzo przyjemna. Być może nie dla początkujących, ale te pastelowe kolory, jakoś tak, o, zajączki wiosenne, kwiatki. Estetyka bardzo dla mnie odpowiednia na wiosnę, może nawet kawałek dalej. To nie jest tak, że jak ja mówię, że tylko wiosenne, to tylko na wiosnę używam tej talii. Owszem, lubię z wiosną, natomiast no, zdarzają się też momenty, że w innych porach roku sięgam akurat po tą talię. Ma ona specyficzny taki styl. W tych łódeczkach zawsze jest tutaj dużo symboli. Jest ona bogata w różnego rodzaju symbole. Także polecam. Bardzo przyjemna talia. Bardzo wiosenna w moim przekonaniu. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić. Tutaj jest, jakie to wydawnictwo? Nawet nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Wydawnictwo Llewellyn. Czyli jest to taka popularna talia, można ją wszędzie dostać, to są rewersy. Talia róży, ok? No dobrze, to mamy 5. Zobaczmy, co dalej. Dalej mam tutaj talię, która jest
bardzo moją ulubioną talią w czytaniach wiosennych też i na YouTube pokazuje się ona. Mocno mi wiosnę przypomina, mocno. Przypomina mi właśnie ten taki czas, z którym lubię po nią sięgnąć, bo dodaje uroku. Taka jest lekka. Nie ma tutaj żadnego nadęcia, chociaż tu fajnie to jest pokazane, jak nadyma się ta sukienka. Bardzo lubię tą kartę ósemki kielichów. I nie tylko. Zobaczcie tutaj, jak jest przyjemnie. Fajnie są skonstruowane postaci. Buty mają przecudne. Takie buty to każdy by chciał mieć. I takie laczki. Albo tak jak ten rycerz. Także, no, zobaczcie. No, myślę, że to jest oczywiście tylko jakby moje spojrzenie, a może nie tylko moje. Karta świat, no, jest fantastyczna. Także super, super talia. Jeśli ktoś ma ochotę, to ona wciąż jest też w sprzedaży. Ja zmodyfikowałam moją talię, ponieważ no nie lubiłam ramek. Natomiast mam ochotę sobie dokupić jeszcze jedną wersję, bo teraz już są pewnie inne karty, inaczej są może wydane. Niektórzy mówią, że nie podobają im się rewersy, natomiast ja bardzo je lubię. Tak? I w związku z tym jest ona u mnie taka cała zielona. No, ale mam ochotę właśnie na to, żeby tutaj jeszcze mieć może egzemplarz taki nietknięty. No, zobaczymy. W każdym razie polecam też. Dobrze, czyli teraz mamy 6 już. Patrzmy na kolejną, 7. 7 talia. Talia, która takie ma rewersy, one niekoniecznie mi się bardzo podobają. Nie wiem, ten fiolet to tutaj w połączeniu z tymi kolorami tak nie do końca mi pasuje. Natomiast talię bardzo lubię. Jest to talia to The Cosmic Slumber Tarot. Bardzo dla mnie też wiosenna talia. Zobaczcie, ta soczystość kolorów tutaj. Fajne te postaci są, koty szczególnie. Koty są, no, jedyne w swoim rodzaju, tak mogę powiedzieć. Monety mają właśnie tą soczystą zieleń. Też jest dużo planet, jest dużo takich niespotykanych rozwiązań, tak, w przedstawieniu energii w tarocie. Cesarzowa też cała w zieleni. I tutaj mamy księcia monet, słoneczko, bardzo fajna, bardzo zielona, bardzo pasująca mi do tego czasu wiosennego. Tutaj mamy księżniczkę kielichów, królową monet. Natomiast powiem tak, że tutaj jedna rzecz, która mi nie odpowiada, to ten połysk na kartach, tak? One się bardzo świecą, widzicie? I kiedy robię czytania, to tak właśnie ten połysk tutaj nieraz przeszkadza. Obijają się cienie, lampa, cokolwiek by nie było. Także to jedyny chyba mankament, no pomijając tutaj te rewersy, tak? To też bym zmieniła, ale no nie będę ingerować tą talię, bo nie o to chodzi. Przeżyję te rewersy, o tak powiem. Czyli 7 talii mamy. Następna, 8. Jest tutaj talia Way of Panda Tarot. Niezależnie wydana. Taka talia bardzo, bardzo taka bambusowa, o tak powiem. W sensie takich roślin, motylków, wiosenności takiej w rewersach i bardzo fajne są te rewersy. Talia taka jest wybielona. Te wszystkie ilustracje są takie właśnie też wiosenno-letnie, można powiedzieć. Przyjemne, kolorowe, pastelowe.
Jeśli ktoś ma ochotę, to można kupić. Oczywiście niezależne talie troszeczkę więcej kosztują niż te zwykłe. Natomiast bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o dotyk, jakość kart, bardzo, bardzo fajnie. Jestem super zadowolona z tej talii i z tego, w jaki sposób robię czytania nią. Podąża za systemem RWS tak samo, więc mamy tutaj właściwie nie taką trudną opcję, żeby robić czytania z nią, tak? Trochę to koło fortuny wygląda jak taki lizak wielki, albo no, trochę niby jak karuzela, ale ten lizak kojarzy się z tym lizakiem. Tak przynajmniej to wygląda. Także fajna, bardzo motylkowa, bardzo dużo pandy jest tutaj, cesarzowa. Także jeśli ktoś chce, ma ochotę, to jak najbardziej, czemu nie? Nie widzę tutaj wielkich mankamentów w tej talii. Bardzo dobra jakość. Ma dodatkowe karty. Jedna z nich tutaj jest w pudełeczku. Tutaj jest Kimberly Tsan, autorka. No i dodatkowa właśnie jedna karta. To takie miejsce marzeń. Tutaj jest ta karta. Jest też książeczka, której Kimberly tutaj ładnie napisała, bo ilustratorką jest Celia Libelle. Także tak to wygląda. Pudełko też solidne, fajne, nieduże, nie zajmuje dużo miejsca. Także to jest to. No i teraz dziewiąta. Dziewiąta też niezależnie wydana talia. The Victorian Romantic Tarot. Lubię jej używać właśnie z wiosną. Zmodyfikowałam tą talię, obcięłam ramki. No i tutaj właściwie nie zrobiłam żadnych wielkich zmian, tylko troszeczkę ona jest jakby posrebrzana. Kojarzy mi się też z wiosną. Zobaczcie, no jest przefajna. Ta wiosna tutaj tak jakby dojrzewała do lata, tak? Przechodziła w lato. Też właśnie taka sytuacja między jedną porą roku a drugą. Wchodzimy, wychodzimy. Kolory są naprawdę fajne. Lubię bardzo tą ósemkę buław i pokazaną energię zwierzęcia i człowieka. I taka wiosna w tym słońcu. No naprawdę. Sami powiedzcie, czy nie jest fajna. No ona była, to była chyba wydanie 2020 albo, nie, 2018. Już ją dawno kupiłam, jak widzicie. No ale cały czas ją wyciągam co trochę i właśnie. I tak z wiosną. Czytania o miłości może też. O związkach. Bardzo, bardzo fajna, wiosenna, wiosenna, świeża. Pomimo tego, że wiktoriańska, ale świeża, fajna talia. Bardzo ją też lubię. Jest jedyna w swoim rodzaju. Także jeśli ktoś ma ochotę, to można było ją kupić właściwie. Ale przepraszam, jeśli tutaj zachęcam, a nie ma, bo rzeczywiście oni wydali jeszcze raz albo dwa razy tą talię, być może z innymi rewersami. Także można ją pewnie odkupić od kogoś, ale to musicie sami sprawdzić, gdzie tam ona jest dostępna. Pudełko fajne, karty się nie świecą, tasuje się idealnie, zresztą można bokiem, można też normalnie, tak jak zwykle. I za każdym razem jest potasowana bardzo dobrze, także rewelacyjna. Jeśli macie okazję gdzieś zdobyć, to warto. Ok, to teraz jest dziesiąta talia i tutaj jeszcze mi zostały dwie, które wytypowałam, właściwie trzy, więc wybiorę tą, którą uważam też za wydanie bardzo miłe, sympatyczne, dostępne, Mucha Tarot. Bardzo lubię tego artystę i ta talia też właśnie kojarzy mi się mocno z wiosną. Jest
dużo tutaj fajnych kolorów, dobranych w taki sposób, że nic ze sobą tutaj się nie gryzie. Wszystko jest w takiej harmonii. Też używam jej bardzo do celów właśnie czytań dla związków, relacji, miłość. No, bardzo świeżo. Powiem, że ten tutaj wiosenny czas mocno sprzyja. Można też dać ją, właściwie dodałabym też ją do listy na lato. Także taka talia, można ją wszędzie kupić, Mucha Tarot. Jeśli ktoś ma ochotę, to ją dostanie. Pewnie już macie też. Podążę też za systemem RWS. Nie pokazuję tutaj właściwie żadnych innych. Chociaż niektóre z tych talii jakby mają tak zmodyfikowane te energie. Tutaj akurat ta jest bardzo klasyczna. Przedstawia tą właśnie klasyczny RWS. Taki klon. No i wydawnictwo Llewellyn. Nie, przepraszam, Los Carabeo. Akurat tutaj mamy Los Carabeo. Tutaj ten, to pudełko troszeczkę, jak łapiemy za tą przykrywkę, to spada talia, także trzeba uważać. No i tak, właściwie 10 było tych talii. Natomiast jeszcze mam ochotę wspomnieć przynajmniej dwie talie, które bardzo lubię też wyciągać na wiosnę. A mianowicie to jest talia szałwi białej. Ona jest talią z puszki. I to jest, kto to wydał? US Games Systems. Teresa Hatch. Mam jeszcze jej talię jogi. Yoga Sutra, coś takiego. Nie pamiętam teraz nazwy. Bardzo miły czytacz, bardzo fajna talia, bardzo jestem z nią połączona. Gdzieś tutaj odczuwam jakąś bliskość z tą talią w czytaniach. Bardzo dobrze odpowiada na pytania przeróżne. Uruchamia tutaj coś, co pozwala wejść głęboko. No zobaczcie, jaka to jest fajna, piękna, wiosenna karta. As buław. Zresztą one wszystkie tutaj bardzo sympatyczne. Dużo różu, pasteli, kolorów. Tutaj mamy diabła, co ciekawe. Powiedziałabym, że też można by było go tutaj gdzieś ułożyć, w tą zieleń taką właśnie wiosenno-letnią, wczesne jabłuszka. No i zdecydowanie ten żywioł buław jest tutaj w odniesieniu do wiosennego czasu, kiedy jeszcze nie ma liści, tylko są bazie na drzewach. Zobaczcie, jaki głupiec, przepiękny. Także też super, można oczywiście ją dostać. Karty się nie świecą, bardzo dobrze wydana talia. Bardzo zachwyca swoimi przekazami. Słonecznie, miło, kawa z pianką do wypicia. Takie ma rewersy. W puszce, bardzo poręczna, na wyjazdy, bardzo dobrze działa. Także to jest takie wspomnienie. No i jeszcze jedna talia. Talia, którą Luna, jak zapomniałam, jak ma dokładnie Lunaea. O. Lunaea, Waterstone, Forest of Enchantment Tarot. Bardzo zielona talia, bardzo dobrze też wydana. I tutaj mamy Llewellyn, wydawnictwo. Ona troszeczkę ma tutaj w tych ilustracjach trochę inaczej przedstawione te energie, niż jesteśmy przyzwyczajeni do RWS. Wisielec się tutaj nazywa suspension, czyli zawieszony. Wszystkie mamy żywioły przeinaczone, czyli mamy tutaj kielichy, czyli wizje. Miecze to są spells, czyli zaklęcia. Challenges to są miecze, a spells to są buławy.
Natomiast bunds to są monety. No i tutaj mamy kogoś, to jest król monet. Tutaj mamy dziewiątkę monet. Nawiązuje do RWS, ale nie wszystkie te karty tak można od razu jakby przerobić, tak? Nie wiem, czy jest polskie wydanie. Tutaj mamy The Forest Lord zamiast cesarza, czyli pan lasu. No, bardzo ciekawa talia i książeczka napisana przez tą Lunę Waterstone jest też bardzo interesująca. Ilustrację zrobiła pani Mirella. Nie powiem wam, bo przekręcę strasznie. Allwood. Allwood, tak można przeczytać. Natomiast no, bardzo lubię tą talię i też nawiązuje tutaj według mnie do wiosennych klimatów. Przejrzałam jeszcze inne talie, które wydawało mi się, że może właśnie nadają się i właściwie używam ich też wiosną, tak? Żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie jest tak, że używam tylko tych. Natomiast bardzo fajnie wiosennie, tutaj bardzo lubię też rewersy, zrobiłam tą talię brzegi na zielono, taki kolor, żeby dodać jej piękna może. Także jeszcze są inne talie, które też jakby wydawało mi się, że mogą należeć do tej kategorii tutaj, ale stwierdziłam, że nie, że talie na przykład Pauliny Cassidy, one raczej, one są dosyć wiosenne, natomiast myślę, że pasuje mi czytać nimi właściwie cały rok. Joy de vivre, czyli radość życia. I Fantasma Tarot, też bardzo fajna talia. No, takie mocno zajęte karty często. Dwie czy trzy talie Pauliny oddałam, czy oddałam, odsprzedałam. Natomiast te dwie Joy de Vivre, tak się chyba to czyta po francusku, i Fantasma Tarot mam. I do tego w zestawie też ostatnio bardzo lubię używać taka talia wyroczni, wróżkowa. Bardzo mi się też podoba. Fajnie tutaj to wszystko pasuje, te słowa kluczowe. Można też książeczkę poczytać, bo jest dosyć gruba. Naprawdę super. Ilustracje też. Nie wszystkim to się podoba. Oczywiście każdy ma inny gust, inny styl. Natomiast myślę, że to też jest bardzo wiosenna talia wyroczni. Także jeszcze mogę wam tą fantazmę pokazać. Jeszcze tak, tą Fantasma Tarot, Paulina Fe, teraz się nazywa. Takie są rewersy. Można tej talii oczywiście używać i wiosną, i kiedy się chce. Natomiast ona mi bardziej pasuje trochę do lata. No, może mi się wydaje. Nie byłam, no ta karta powiedziałabym, że może być bardzo wiosenna, tak? Więc no, tu wahanie jest z tymi taliami Pauliny. One są takie zwiewne, wróżkowe, bardzo też kolorowe, zajęte czasami mocno, ale bardzo sympatyczne, bardzo miłe, bardzo ładne, pastelowe, piękne rysunki. Oto głupiec. Także taki miły czas, no ta karta też mogłaby właściwie mocno zaliczyć się do kategorii wiosno, witam cię. No, dwa kielichy. Urocze są, prawda? Także tym optymistycznym właściwie akcentem, tymi dwiema, trzema właściwie taliami Pauliny, zakończę ten pokaz. Było mi bardzo miło z wami posiedzieć i zobaczyć te talie, podotykać, no i powiedzieć o nich kilka słów.
Może któraś z nich będzie Wam się podobać, może już je macie. W komentarzach dajcie znać, jak Wy to widzicie. Może macie ulubione talie na wiosnę, może któraś jest jeszcze fajniejsza niż te, które pokazałam, bo oczywiście tych talii jest tak dużo. Ostatnio jest coraz więcej. Także tyle w zasadzie. Życzę Wam bardzo miłego, udanego weekendu, bo nadchodzi. Pozdrawiam.